Nie trój sąsiada. Jak walczyć z niską emisją, aby miało to sens? Czy wystarczy wymienić stary kocioł na nowy? Niestety nie. To najprostsze, ale dość mało skuteczne rozwiązanie. Znacznie lepsze efekty daje kompleksowe podejście, gdzie trwale obniżymy koszty ogrzewania, a dodatkową korzyścią będzie ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Na przykładzie domu jednorodzinnego zobaczymy, jak poprawę efektywności energetycznej przeprowadzić w sposób optymalny, dający najkorzystniejsze efekty. Budynek z roku 2008 o powierzchni użytkowej 170 m2. Dom został wybudowany z porotermu, jednak do tej pory nie był docieplony. Ze względu na brak gazu sieciowego w okolicy, źródłem ogrzewania był kocioł węglowy trzeciej klasy z automatycznym podawaniem paliwa. W sezonie grzewczym spalano około 4-4,5 tony węgla, co nie jest wynikiem specjalnie korzystnym i wynika głównie z braku docieplenia budynku. Termomodernizacja. Pamiętajmy, że aż 70% energii zużywamy do ogrzania naszych domów. Kluczowe jest więc, aby do zapewnienia komfortu cieplnego budynek potrzebował tej energii jak najmniej. Dlatego też właściciele budynku podjęli decyzję o jego dociepleniu, wykorzystując styropian grafitowy o grubości 12 cm. Przy dobrze docieplonym dachu i stolarce okiennej wysokiej jakości powinno się to przełożyć na ograniczenie zużycia energii o około 30%, a nawet więcej. Optymalizacja systemu grzewczego. Drugim krokiem kompleksowej poprawy efektywności energetycznej budynku była wymiana ogrzewania na kocioł gazowy, co stało się możliwe dzięki doprowadzeniu do budynku gazu sieciowego. Dlaczego poprawy efektywności energetycznej nie powinniśmy zaczynać od wymiany kotła? Docieplenie budynku ogranicza zapotrzebowanie naszego budynku na ciepło. Jeżeli najpierw wymienimy źródło ciepła, a zaraz potem docieplimy ściany, okaże się, że kocioł ma zbyt dużą moc w stosunku do naszych potrzeb, a w związku z tym pracuje poza tak zwanymi parametrami nominalnymi, a więc pracuje nieefektywnie, spala więcej paliwa niż powinien, a do tego emituje znacznie więcej zanieczyszczeń niż kocioł dopasowany do naszych potrzeb. Odnawialne źródła energii. Trzeci etap poprawy efektywności energetycznej to wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Właściciele budynku już od kilku lat korzystali z fotowoltaiki, jednak moc instalacji była zbyt mała, aby pokryć potrzeby energetyczne budynku i jego mieszkańców. Dlatego zdecydowano się na montaż kolejnej instalacji o mocy 3,3 kW i jednoczesny montaż klimatyzacji, która będzie wykorzystana do chłodzenia latem, a jednocześnie do dogrzewania budynku w okresach przejściowych – wiosna-jesień. Finansowanie. Każdy z etapów poprawy efektywności energetycznej budynku wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi. Na szczęście pojawia się coraz więcej narzędzi finansowych pozwalających na ograniczenie naszych wydatków. Są gminne programy ograniczenia niskiej emisji. W wielu gminach dostępne są dotacje z funduszy unijnych do montażu OZE lub wymiany urządzeń grzewczych sięgające nawet 80%. Są też programy centralne, takie jak Czyste Powietrze. W przypadku analizowanej inwestycji właściciele skorzystali z dotacji unijnej na wymianę ogrzewania i montaż fotowoltaiki, zaś wsparcie termomodernizacji umożliwił program Czyste Powietrze połączony z ulgą termomodernizacyjną. Pozwoliło to na ograniczenie łącznych wydatków inwestycyjnych o ponad 40%.